Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem taki odcinek uzupełniający do co nowego, ponieważ Rockstar właśnie raz na jakiś czas coś kurde dodatkowego daje w tygodniu. Nie tylko premie i zniżki, ale też coś więcej. Teraz to coś jest, więc odcinek też jest. Więc łapka w górę, subik, te sprawy, a my teraz sobie zaczynamy. Zaczniemy od rzeczy najmniej interesującej, że co chwilę przechodzi do rzeczy coraz bardziej ważniejszych. Więc pierwszą rzeczą mało ważną jest to, że ej, w sumie całkiem niezła koszulka i jest za zalogowanie się właśnie w tym tygodniu do gry. Nie ma tragedii. Spoko. Więc logujecie się i od razu w waszym ekwipunku jest, a jeżeli nie ma, to udajcie się do sklepu z ubraniami i tam w specjalnej kategorii specjalne koszulki, ona się tam znajdzie. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim tygodniu było malowanie do BWP za to, że masz setną rangę, nie? I teraz Rockstar znowu robi to samo. Tym razem jest takie oto oznaczenie do Night Sharka właśnie za zalogowanie się, jeżeli masz sety poziom. Po 17 maja w ciągu 72 godzin takie oznaczenie powinno wpaść na wasze konto. Jakby co, nie potrzebujecie Night Sharka, tak czy siak te oznaczenie dostaniecie po prostu, nie? I będziecie mogli sobie je dać za rok, dwa na wasz pojazd. I ogólnie on w tym tygodniu jakby co jest tańszy, więc jak to jest cena, to będzie miał takie malowanie, może komuś się kurde podoba. Dobra, teraz hajsik. Zaczniemy sobie od tego hajsiwa, które jest dla wszystkich. No oczywiście pewne warunki trzeba spełnić. Chodzi o to, że jeżeli zrobisz dowolną misję z mobilnego centrum operacyjnego, to dostaniesz właśnie w kolejnym tygodniu 100 tysięcy, więc w tym tygodniu robisz dowolną misję, jedną, i za tydzień dostajesz 100 tysięcy. No nie jest to jakoś kurde fajna rzecz. I ogólnie te misje, jak mówiłem, one są aktualnie podwójnie premiowane i są to misje w stylu robisz raz, żeby mieć zniżkę i zapominasz, nie? One strasznie mało płacą, nawet te podwójne premii. Więc okej. Jak ktoś właśnie nie ma zniżek, no to w tym tygodniu to jest taka dodatkowa zachęta. Spoko. I teraz jest to rzecz, o której może już dużo osób z was wie, bo co miesiąc na PlayStation można odbierać darmowy milion. I teraz w końcu mam okazję, żeby wam powiedzieć, że jest teraz w momencie publikacji tego materiału 7 maja, czyli no darmowy hajs można odebrać. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał, bo zapomniał, no to właśnie będę wam przypominał, żeby ten darmowy milion odebrać. Bo ja na przykład się skapnąłem dopiero 5, że kurde, jest nowy miesiąc, więc jest nowy darmowy milion na PlayStation, przypominam. Jak ktoś nie wie, jak ten hajs się odbiera, to zrobiłem o tym poradnik, postaram się podlinkować wam go w karcie. A, no tak, jest jeszcze jedna rzecz, o której oczywiście musiałem zapomnieć. Przeróbka broni w wersji drugiej jest teraz tańsza. Więc jak ktoś nie ma jeszcze broni przerobionych, to teraz jest dobra okazja, żeby troszeczkę sobie zaoszczędzić, a warto wszystkie bronie sobie przerobić. I tyle. Więc jutro może będzie coś dłuższego, teraz się z wami żegnam. Siemna, cześć, elo!